zacząć naszą rozmowę, na którą bardzo się cieszyłem, więc sądzę i liczę na to, że poruszymy wiele ciekawych wątków. I na początek mam dla was bardzo trudne pytanie. Mam nadzieję, że staniecie na wysokości zadania i przypomnicie naszym widzom, osobom, które są tutaj na sali, które nas oglądają w internecie, ile wynosi cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego? 2,5% plus minus jeden z dopuszczalnymi wahaniami o 1 punkt procentowy. Brawo. Oczywiście pytanie retoryczne i można się śmiać, można się nie śmiać. Natomiast zacząłem tak trochę prowokacyjnie, nie bez powodu. Tak, wiemy, że inflacja wynosi 17,2% i ja mam wrażenie, obserwując trochę reakcje rynku w ostatnich miesiącach, trochę też zachowania ludzi, czyli trochę, można powiedzieć, inny świat, ale reakcja podobna. Mam wrażenie, że coraz częściej, czy to mowa właśnie o konsumentach, czy inwestorach zagranicznych, gdzieś tam ucieka wiara w to, że my taką inflację w ogóle jeszcze zobaczymy w Polsce. Więc to chyba jest w ogóle wątek, który interesuje też większość inwestorów. I zacząłbym od tego, pytając was o wasze oczekiwania dotyczące ścieżki inflacji w Polsce. Mieliśmy z Łukaszem możliwość rozmawiać na temat inflacji dużo podczas konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie w maju. Wtedy mówiliśmy o tym, że inflacja będzie wysoka, ale będzie spadać w 2023 roku gdzieś tam już nie do celu, ale do w miarę akceptowalnych poziomów pod koniec tego roku. Ale to było kilka miesięcy temu, sporo się w tym czasie wydarzyło, więc może Łukasz pozwolisz, zacznę od ciebie i zapytam cię, jak twoje poglądy od tamtego czasu wyewoluowały, czego byś się spodziewał teraz? No i wreszcie, czy te 2,5% jeszcze zobaczymy? Ja powiedziałbym tak i zaczął tak nieco filozoficznie, że nic na tym świecie nie jest wieczne, również wysoka inflacja. Tak więc inflacja kiedyś spadnie, oczywiście pytanie jest kiedy. Tak? I to, że różne modele, którymi ekonomiści posługują się, również koledzy w Narodowym Banku Polskim, przygotowując projekcje inflacji, że w wielu tych modelach inflacja na koniec tego modelowanego okresu spada do celu, to jest oparte w sumie na jednym fundamentalnym założeniu, to znaczy, że oczekiwania inflacyjne są dobrze zakotwiczone. Jeśli oczekiwania nie są dobrze zakotwiczone, to ta inflacja po prostu w modelu, nawet w modelu nie zbiega do celu. Tak więc to jest, wydaje mi się, wyzwanie dla nas, że te oczekiwania w świetle najlepszej dostępnej wiedzy są niestety dosyć mocno odkotwiczone, co odróżnia nas chociażby od Czech, gdzie inflacja jest również wysoka, ale gdzie też badania ankietowe pokazują, że Czesi generalnie spodziewają się w ciągu 12 miesięcy dużo niższej inflacji, niż my się średnio spodziewamy. I to nie jest dobra wiadomość, te wysokie oczekiwania inflacyjne. Wracając do pytania, prognozowanie jest bardzo trudne. Szczególnie gdy dynamika inflacji jest tak wysoko, gdy te procesy są bardzo nieliniowe. Ja bym powiedział tak, myślę, że najbliższe miesiące to czas wysokiej inflacji. Myślę, że jeszcze jej dynamika też ze względu na efekt bazy może wzrosnąć na początku przyszłego roku. Później wydaje się, że inflacja będzie spadać z wielu powodów. Również z tego powodu, że jednak w Polsce doszło do istotnego zacieśnienia polityki pieniężnej. Tak? To jednak jest od 0,1 do 6,75. Co więcej, też widzimy, też państwo jako inwestorzy widzą to, co dzieje się na dłuższym końcu krzywej dochodowości, gdzie te rentowności widzimy, gdzie są. Co mówiąc w dużym uproszczeniu, oznacza również, że przestrzeń fiskalna jest być może mniejsza niż nam się wydaje. Dobrze, dużo mógłbym mówić, ale wydaje się, że jest dużo czynników, które będą powodowały, że inflacja po tym szczycie na początku przyszłego roku zacznie sukcesywnie spadać. Chociaż oczywiście najbardziej uczciwa odpowiedź na każde pytanie, to jest to zależy. To zależy również od tej geopolityki, o której był wcześniejszy panel. Czy masz taką cyfrę, nawet nie mówię o konkretnej, tak, ale rząd wielkości inflacji na mniej więcej na koniec grudzień 2023, bo ja jestem często pytany o to, czy inflacja przekroczy 20%. Moja odpowiedź jest taka,
to nieistotne, czy ona przekroczy trochę w 20%, czy ona będzie trochę poniżej 20% w pierwszym kwartale. Bardziej istotne jest to, co będzie za rok z inflacją, czy za półtorej roku. Ja nie mam absolutnie konkretnej cyfry, ale wydaje mi się dosyć prawdopodobne, oczywiście ceteris paribus przy tych różnych zastrzeżeniach, że jednak zejdziemy w obszar jednocyfrowej inflacji na koniec przyszłego roku, natomiast niestety dalej będziemy daleko od celu inflacyjnego, co zresztą pokazał sam Narodowy Bank Polski w swojej lipcowej projekcji. Czekamy teraz na tą aktualizację, czyli na projekcję listopadową. Czyli dalej jesteśmy, przynajmniej to się nie zmieniło od tej bukowiny. Tam też był ten 1%, jednocyfrowa inflacja, chociaż trochę niższa niż jesteśmy dzisiaj. Mateusz, ty zajmowałeś się inflacją przez wiele lat jako ekonomista. Ja dzisiaj właśnie jak patrzę sobie na inflację z miesiąca na miesiąc i zawsze staram się wyłuskać te kategorie, gdzie konsument ma wybór, tak? Co, czy może dany produkt kupić, czy nie. I patrzę, jak tutaj te ceny się zmieniały z miesiąca na miesiąc i na ten moment nie widzę specjalnego spowolnienia tej presji inflacyjnej w tych kategoriach. Jakie są twoje oczekiwania co do ścieżki inflacji? Bardzo podobało mi się to, co powiedziałeś o tym, że nie jest zbyt istotne, czy przekroczy na chwilę 20%, czy też nie. Że kłopot z prognozowaniem inflacji na najbliższe miesiące, czego, jak już właściwie zauważyłeś, czego nie robię na co dzień, dzisiaj, co robiłem przez lat kilkanaście, jest taki, że inflację, którą widzimy, znaczy ona jest tak zaburzona nawisem związanym z cenami regulowanymi, który może być zdjęty, czy może się zrealizować, albo nie, w zależności od tego, jakie będą taryfy energetyczne na początku przyszłego roku, ile okaże się, że gospodarstwa domowe konsumują energii ponad 2000 kWh, 3000, w zależności od rodziny, czy niepełnosprawnych, że w praktyce to również dla Narodowego Banku Polskiego i z punktu widzenia komunikacyjnego to jest koszmar, tak? Dlatego że te wahania prognoz w perspektywie najbliższych 4 miesięcy mogą być ogromne. Ja bym jednak wymienił te czynniki, które inflację będą stabilizować w trochę dłuższym okresie. Znaczy, po pierwsze, warunki kredytowe, pieniężne, one się zaciskają. Znaczy, słyszeliśmy widzimy, jakie są rentowności obligacji skarbowych, no, przed nami cykl przedwyborczy i co będzie działało dokładnie w drugą stronę, ale widzimy, co się dzieje na rynku kredytów mieszkaniowych choćby. Widzimy, co się dzieje na rynku, czy w ogóle z podażą pieniądza na świecie. Tak, i na tym, co się dzieje w gospodarkach rozwiniętych. Recesja w Niemczech jest już właściwie faktem i to nie koniec listy krajów z naszego sąsiedztwa, gdzie grozi recesja. I krótko mówiąc, spowolnienie gospodarcze, no, tego Polska również nie uniknie, a to będzie się przekładało na tempo wzrostu płac, siłę nabywczą i te kategorie, o których wspomniałeś, dóbr trwałego użytku, innych niż żywność, edukacja, które konsumować musimy, a konsumujemy ich pewnie jeszcze więcej dzięki milionowi gości z Ukrainy, których mamy. Także spowolnienie gospodarcze zarówno w Polsce, jak i za granicą, może szczególnie za granicą, będzie się przekładało na ceny i na inflację. No, ceny gazu, o których słyszeliśmy w poprzednim panelu, są tego też świetnym przykładem. To nie tylko temperatura, to właściwie gigantyczny spadek konsumpcji gazu w przemyśle, który jest widoczny w Polsce i wielu innych krajach, który też będzie stabilizował sytuację, niezależnie od tego, co się dzieje na froncie. Będąc przy inflacji, jakby tematem, który jest z nią nierozerwalny, to są stopy procentowe i myślę, że tutaj Łukasz, szczególnie od ciebie, zasiadałeś w Radzie Polityki Pieniężnej, nie można powiedzieć chwilę temu niemalże, akurat jeszcze też w okresie, kiedy musieliście podejmować te trudne decyzje. Powiedz mi, co sądzisz, co zrobi Rada Polityki Pieniężnej? Jesteśmy po pierwszym posiedzeniu od wielu miesięcy. Przyznam się uczciwie, że nie pamiętam kronikarsko ilu dokładnie,
ile dokładnie mieliśmy posiedzeń z podwyżką. W każdym razie mamy pierwsze bez podwyżki za sobą, które no jednak było trochę kontrowersyjne. Jak rynek oczekiwał podwyżki, ale dopuszczał to, że może jej nie być, nie było. Co dalej? Tak, mamy stopę referencyjną 6,75, niby dużo, tak sam powiedziałeś, było 0,1, teraz 6,75. Z drugiej strony realne stopy procentowe są ujemne na dwucyfrowym poziomie i nawet jeśli weźmiemy oczekiwaną inflację, bo nie powinniśmy porównywać stóp do bieżącej inflacji, tylko bardziej do oczekiwanej, to też są ujemne. Tak jakby średnio historycznie one były jednak dodatnie, gdzieś tam 2-3 punkty procentowe. Co w związku z tym uważasz zrobi Rada Polityki Pieniężnej? Na razie cię nie zapytam o to, co powinna zrobić, ale co zrobi, bo to są też trochę dwa różne czasem światy. Tak, i tych pytań pewnie jest jeszcze więcej. Rzeczywiście do lutego byłem członkiem Rady Polityki Pieniężnej i też to jest jasne, też byłem, to widać w wynikach głosowań, które są publikowane, że opowiadałem się za jednak inną strategią normalizacji, to znaczy za rozpoczętą wcześniej. Pamiętam, że pierwsze wnioski o podwyżkę stopy rezerwy obowiązkowej składaliśmy w kwietniu zeszłego roku, kiedy stopa Polonia po prostu tarła po zerze, tak, i było widać, że to nie jest efektywny sposób zarządzania płynnością, plus postulowaliśmy zmianę, jeśli chodzi o komunikację. Stało się inaczej, niestety cykl rozpoczął się później i komunikacja była jaka była, czym i pewnie dlatego ten cykl musiał być też tak radykalny, prawda? Dobra, wracając do tego twojego pytania, ja trochę nie chcę spekulować, tak? To znaczy, decyzja jest bardzo trudna. Mateusz o tym powiedział, że jest dużo czynników, które będą inflację stabilizowały i będą powodowały, że ta dynamika cen będzie spadała. Co nie znaczy, że ceny spadną, ale dynamika będzie niższa. To też warto podkreślić. Ale tak sobie myślę, że biorąc pod uwagę rozkład ryzyk, każdy z tych scenariuszy, który możemy tu na stole położyć i analizować, niesie ze sobą pewne ryzyka. Znaczy, nie ma scenariusza bez ryzyka, każdy ma pewne ryzyka. Mi osobiście się wydaje, że takie twarde, jednoznaczne powiedzenie i też faktyczne zakończenie cyklu podwyżek w obecnych uwarunkowaniach może być nieco ryzykowne. Znowu, to jest bardzo złożona kwestia. Tak jak mówił Ben Bernanke wielokrotnie, mówił coś takiego, że w polityce pieniężnej 98% polityki pieniężnej to jest komunikacja, a tylko 2% to jest działanie. Mi się wydaje, że znowu ta kwestia komunikacyjna jest niesłychanie istotna, bo jeśli sama projekcja NBP-u nie pokazuje zejścia inflacji do celu w horyzoncie projekcji, lub jest to bardzo mało prawdopodobne, wypadałoby się z tego wytłumaczyć. To na pewno Narodowy Bank Polski nie może komunikować, no, że w przyszłym roku pod koniec rozważymy obniżkę stopy procentowej. Tak? Czyli to jest trochę tak, im lepsza, bardziej też finezyjna, to nie jest proste, to Mateusz powiedział, to też jestem daleki od jakiejś bardzo fundamentalnej krytyki Narodowego Banku Polskiego i jego polityki komunikacyjnej, bo to naprawdę nie jest proste, ale mi się wydaje, że komunikacja jest kluczem. Natomiast wydaje mi się, że niekończenie cyklu być może jest najmniej ryzykownym scenariuszem dla stóp z tych wszystkich obecnych na stole, ale tu nie ma łatwej decyzji, tak? Nie ma tu łatwej decyzji, Rada nie ma łatwej decyzji przed sobą. Dodam tylko, że my się koncentrujemy na samej stopie procentowej, tej krótkiej przecież, ale jest stopa rezerwy obowiązkowej. Wreszcie przecież w aktywach NBP-u są te papiery, które NBP skupił i to jest oczywiście duże pytanie o to, jak zarządzać tym portfelem i tak dalej, jak oddziaływać na dłuższy koniec krzywej dochodowości. Dużo można by o tym mówić. Wydaje mi się, że NBP ma też inne narzędzia poza samą zmianą krótkiej stopy procentowej. No ciężko mi sobie wyobrazić, żeby dzisiaj NBP miał sprzedawać te obligacje na rynku przy tej sytuacji, jaką mamy. Ja o tym nie powiedziałem, natomiast wydaje mi się, że powinien zacząć komunikować i o tej swojej strategii po prostu zarządzania tym portfelem mówić. Jasne. Też, żeby ograniczyć niepewność na rynku. Mateusz, ty spodziewasz się, że to był koniec, a jeśli nie, to gdzie widzisz docelowo stopy procentowe? To jeszcze muszę podrążyć trochę temat, o jakich stopach procentowych mówimy. To znaczy, wiem, że mówimy o oficjalnej stopie, ale kiedy wspomniałeś o tym, że stopy procentowe są głęboko ujemne, no to
To zależy, które, i chyba niektóre już nie. I to trzeba jasno powiedzieć. Znaczy, z punktu widzenia inwestorów, spekulantów, tak dalej, no, te stopy procentowe dostępne na rynku są bardzo, bardzo różne. Zależy, no, jeżeli pożyczamy pieniądze, czy rząd polski, któż jest lepszy, tak, na rynku, pożycza pieniądze po 8-9% na 10 lat, to są ujemne stopy procentowe? No to jeżeli tak, to mamy bardzo ponure oczekiwania inflacyjne, tak, na 10 lat do przodu. Dalej, jeżeli jestem bankiem zagranicznym, który próbuje nawet nie spekulować przeciwko złotemu, tylko finansować inwestycje w Polsce w złotych, no to koszt finansowania takiej inwestycji jest bardzo, bardzo daleki od oficjalnej stopy NBP. On jest dwucyfrowy. Dlatego, że dostęp do złotego i do płynności złotym jest bardzo utrudniony, jest drogi. I to oznacza, że znów spekulacja przeciwko złotemu też jest odpowiednio droższa. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że i to jest w gruncie rzeczy świadoma polityka władz w Polsce, bo chyba już słyszeliśmy to też ustami Pawła Borysa, ograniczania płynności w złotym. Co jest zacieśnieniem polityki pieniężnej innymi metodami niż tylko oficjalną stopą procentową. No tak się składa, że Bank Gospodarstwa Krajowego, no, trafiło mnóstwo płynności w ręce BGK i dla wielu uczestników rynku trudno jest dostać tanie finansowanie w złotych. I dlatego, znaczy to trzeba powiedzieć, dyskutując o tym, czy polityka pieniężna w Polsce jest ciasna, czy nie ciasna, tak? Czy jest restrykcyjna, czy też nie. Co do podwyżek stóp procentowych, jeżeli zobaczymy 20% inflację w najbliższych miesiącach, co jest całkiem prawdopodobne, to myślę, że jakieś podwyżki stóp procentowych jeszcze zobaczymy, tak? No choćby jako element komunikacji. Także tego bym się spodziewał. Przejdźmy, panowie, do tematów globalnych i poruszyliście już wątek złotego, więc jakby tak płynnie myślę, że możemy przejść do rynków globalnych, gdzie jednak karty rozdaje trochę większy bank centralny. I chciałbym was zapytać od takiej strony ekonomicznej. W tej narracji, która bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich 12 miesięcy, komunikowanej nam przez Jerome Powella, jest dziś bardzo mocny wątek porównania obecnej sytuacji do lat 70. Wiemy wtedy, że po pierwszym szoku naftowym inflacja w Stanach Zjednoczonych, była głęboka recesja, inflacja w Stanach Zjednoczonych zeszła do poziomów, no powiedzmy sobie 5-7% i przestała spadać. Wtedy nie było jeszcze celu inflacyjnego, no ale no wzrost inflacji znowu w okolice dwucyfrowe, na pewno nie można było tego nazwać stabilnością cen, tak? I wiemy, co było potem. Była polityka Paula Volckera, było Double Deep Recession na początku lat 80. I dzisiaj dużym argumentem Powella za kontynuacją polityki zacieśniania pieniężnego, trochę niezależnie od kosztów, oczywiście to nie jest tak, że niezależnie od kosztów, ale to się przewija coraz bardziej w tej narracji, że musimy zaakceptować koszty, bo nie możemy doprowadzić do powtórzenia się tej sytuacji. Ja dzisiaj, mając taką krótki wstęp do tej naszej rozmowy, pokazałem wykres na początku z aktywami finansowymi największych banków centralnych, który moim zdaniem z punktu widzenia inwestorów na rynku akcji, czy przede wszystkim na rynku akcji, jest dzisiaj najważniejszym wykresem. Dlatego, że jeśli ta suma bilansowa tych aktywów będzie konsekwentnie maleć przez kolejnych, nie wiem, 12 miesięcy, no to prawdopodobieństwo moim zdaniem ryzyka czegoś w rodzaju ryzyka systemowego jest bardzo duże, tak? Bo po prostu ta ilość pieniędzy na rynku, o którym też wspomniałeś, ma to już w odniesieniu do samego polskiego rynku, będzie coraz mniejsza. I w związku z tym, na ile uważacie, że ta retoryka się utrzyma, tak? Że na ile to zagrożenie faktycznie jest realne, no bo co by nie było, minęło prawie 50 lat, tak jakby trochę żyjemy w innym świecie. Na ile jest tak, że gdyby dzisiaj Fed odpuścił, czyli zrobił to, na co rynki bardzo by liczyły, czyli tak zwany pivot w swojej polityce, na ile ta inflacja mogłaby się utrwalić na poziomie znacznie powyżej celu? To ja może
odpowiem nie wprost na to pytanie, ale bardzo dobrze, że nawiązałeś do lat 70., ale ja bym powiedział, że tak jak spojrzymy na ten okres gdzieś od lat 80., kiedy tą inflację udało się jednak opanować, to mamy nieprzerwane 3-4 dekady tak naprawdę dosyć niskiej inflacji i 3-4 dekady to można sobie wziąć wykres 10-letnich obligacji amerykańskich, niemieckich, francuskich, brytyjskich. Konsekwentnego spadku. Które konsekwentnie spadają, oczywiście później jest pandemia i dużo się zmienia. Tak? I oczywiście można zadać sobie pytanie, dlaczego tak się stało. Ja tu mam gdzieś w głowie książkę Charlesa Goodharta, The Great Demographic Reversal. Tak? To znaczy powody w sumie były dwa. Szybka globalizacja plus demografia. Tak? Znaczy setki milionów Hindusów, Chińczyków weszły na globalny rynek pracy, produkty stamtąd zaczęły płynąć na globalny rynek i to było potężnie dezinflacyjne. Jak sobie Państwo zobaczą prognozę demograficzną ostatnią ONZ-u, to proces starzenia się chińskiego społeczeństwa będzie bezprecedensowo głęboki, szybki i w innych miejscach świata również. Jeśli ze względów geopolitycznych globalizacja się zatrzyma lub zacznie się odwracać, to być może my wchodzimy w taki świat, gdzie ze względów dosyć fundamentalnych, strukturalnych, ten świat będzie światem wyższej po prostu inflacji niż ten świat przed jeszcze kilku lat. Znowu, to wszystko zależy, nie chcę spekulować, ale to też jest, wydaje mi się, istotny kontekst dla tego twojego pytania. Idąc do twojego pytania, bo nie chcę od niego zupełnie uciec, a propos Powella i Fedu, no dzisiaj mamy chyba decyzję Banku Kanady, prawda, który za nami, który podniósł stopy o 50 punktów bazowych, rynek oczekiwał 75. Ja nie chcę mówić, że pivot się zaczął już od Kanady, nie wiem, czy w ogóle się pivot zaczął, ale ja bym jednak, być może te podwyżki będą niższe niż oczekiwania rynku, ale przyznam się osobiście, że po tym, ile Powell zainwestował, mówiąc w pewnym cudzysłowie, w tą komunikację, że będziemy jednak mocno tutaj z inflacją walczyli, nie wydaje mi się, żeby ten pivot był duży w stosunku do oczekiwań rynku. Być może rzeczywiście podwyżka będzie mniejsza niż rynek oczekuje, ale myślę, że Fed nadal będzie tę politykę po prostu zacieśniał. Co do Europejskiego Banku Centralnego sytuacja jest oczywiście dużo bardziej skomplikowana, bo też instrumentarium jest dużo bardziej skomplikowane. Wiemy, że w dużym uproszczeniu EBC już nie prowadzi tej samej polityki pieniężnej dla strefy euro, bo jednak jest ten instrument przeciwdziałający rosnącym spreadom pomiędzy na przykład włoskimi a niemieckimi obligacjami, prawda? Tak więc to jest bardziej złożone i też nie zazdroszczę kolegom w Europejskim Banku Centralnym, ale też mi się wydaje, że jednak jakieś zacieśnienie tam będzie kontynuowane. To tyle. Akurat Transmission Protection Mechanism, co w swojej idei ma służyć temu, żeby była właśnie taka sama polityka pieniężna dla wszystkich krajów, tak? Teoretycznie, oczywiście, to wiadomo. Znaczy, jedno jest, wydaje mi się, że te odniesienia do lat 70. są o tyle trudne, że moja hipoteza jest taka, że tych pivotów to my zobaczymy całkiem sporo. W najbliższych ale latach. Ale tych oczekiwanych czy takich faktycznych? Jednych i drugich. Bo oczekiwany już jest trzeci, faktycznego jeszcze nie było. Więc... Jednych i drugich. Dlaczego? Dlatego, że skala nieliniowości, to jak wiele w realnej gospodarce może się zmienić w wyniku zatrzymania albo kontynuowania zacieśnienia polityki pieniężnej, jest większa niż była w latach 70. Skala zadłużenia, lewaru, tego jak przyzwyczajeni jesteśmy i przez my, mam na myśli inwestorów, banki, polityków, wyborców, do świata niskich stóp procentowych i jak wielkim wstrząsem są wzrosty, przecież to widzimy u nas po moratorium, prawda, po wakacjach kredytowych, to powoduje, że mała nawet decyzja w stopach procentowych powoduje bardzo istotne, no, łatwo jest przestrzelić. A jednocześnie te presje inflacyjne długoterminowe, one są realne, one też istnieją, prawda? Więc też łatwo nie dostrzelić. Krótko mówiąc, to będzie proces uczenia się, kalibracji ciągłej i tego rodzaju zatrzymania podwyżek niespodziane, tak? I później powracanie do nich, bo jednak inflacja wraca i to jeszcze nie koniec. Myślę, że
takiej szarpanej polityki pieniężnej, ona będzie wręcz konieczna po to, żeby skalibrować ją do tak trudnego modelu, no nie modelu, tylko funkcjonowania świata i tego, jak one odpowiadają na zmiany stóp procentowych. To pociągnijmy ten wątek może, bo powiedziałeś o tym, że świat jest przyzwyczajony do niskich stóp procentowych i chyba nigdzie tego nie widać bardziej niż na amerykańskiej giełdzie, gdzie jakby każda nadzieja, że okej, może wrócimy. Jakby ja mam wrażenie, że to jest taka tęsknota za wczoraj, że jakby okej, to jest jakiś zły sen, który się skończy, znów Fed obniży stopy, a może w ogóle wznowi dodruk i będzie tak, jak było przez ostatnich kilkanaście lat. Czy to jest świat, który został za nami we wstecznym lusterku i szybko go nie zobaczymy? Po jakimś epizodzie wyższej inflacji, no wiadomo, że doszły do tego czynniki wywołane wojną, doszły do tego czynniki pośrednio poprzez to szoku podażowego, doszły do tego zaburzenia logistyczne, część rzeczy takich, która pewnie w jakimś stopniu się rozładuje, ten powrót jest jeszcze możliwy. On jest możliwy, ale jest możliwy przez ból. Tak? Znaczy, wydaje mi się, że oficjalne stopy procentowe i jakieś takie bardzo szybkie luzowanie warunków pieniężnych, on nastąpi wtedy, kiedy będziemy mieli do czynienia, będziemy na skraju, czy wręcz w kryzysie. Jak on się będzie objawiał, oczywiście nie mam pojęcia. Tak? Nikt nie wiedział o tym, co zobaczyliśmy w Wielkiej Brytanii po mini budżecie i którędy rynek finansowy, dlaczego się zachwiał, prawda? Więc tego rodzaju niespodzianki nas czekają w różnych miejscach. I słabe punkty światowego systemu finansowego, one będą się pojawiały, będą się objawiały kryzysami. Jeżeli ten kryzys okaże się absolutnie niszczący, destabilizujący dla całej gospodarki, no to wtedy zobaczymy też i duże luzowanie polityki pieniężnej. A widzisz takie słabe punkty? W sensie, wiem, że to takie pytanie... Nie trudno jest wymienić kandydatów, tak? Znaczy takim słabym punktem mogą być budżety państw. To, że zaczynają się rozjeżdżać spready nawet w strefie euro, czy obligacje skarbowe Polski są notowane tak, jak są notowane. Na pewno w obszarze nie wiem, funduszy banków pewnie trochę mniej, chociaż NPL-e będą przecież zaczną być problemem w pewnym momencie. Nie podejmuję się, żeby wskazać, o, tutaj jest katastrofa i tego na pewno nie zrobię. My w ogóle mamy jako ludzie taką tendencję do szukania czegoś w tych okolicach, które znamy. Oczywiście. Ten Credit Suisse był takim przykładem. Tak już został namaszczony Lehmanem 2 i stało się praktycznie oczywiste, że to się nie wydarzy, choćby z tego powodu, prawda? A znacznie trudniej jest, choćby tak jak wspomniałeś, ten mini budżet, prawda? To było coś, co się nie wydarzyło wcześniej w takim kraju jak Wielka Brytania i to już samo było dużo większym Ja nie mówię nawet o samym mini budżecie, tylko o funduszach emerytalnych. Tak, oczywiście, tak, ja mówię o konsekwencjach, nie o polityce. Łukasz, może ty wspomniałeś o tej inflacji na dłuższy okres czasu, o geopolityce i to, co mówiłeś, przypomniało mi się, że ja czytałem w książce Alana Greenspana chyba w 2006 roku. On przewidywał wtedy ten świat z wyższą inflacją. Trochę czasu minęło, przyszła jeszcze ta taka w miarę dobra dekada tej niskiej inflacji. I czy ty uważasz, że ta jego trochę przedwczesna przepowiednia dzisiaj się realizuje? Miałem przyjemność rozmowy z poprzedniej, właśnie w dużym stopniu poświęconej geopolityce. I czy uważacie w ogóle, pytam ciebie może w pierwszej kolejności, że ta dezintegracja globalnej gospodarki to jest dzisiaj realny problem? Mówiliśmy o tym, że globalizacja bardzo pomogła tym czterom dekadom obniżania inflacji. Tak, rikardańska specjalizacja pracy, no każdy, kto chce spojrzeć w książki o makroekonomii, szybko znajdzie wyjaśnienie dlaczego, prawda? Czy to jest dzisiaj, jak duży to jest problem? Mi się wydaje, że jeśli rzeczywiście ta dezintegracja będzie postępowała, czyli jeśli będą też skracane łańcuchy podaży, no to rzeczywiście nie będzie korzystne z punktu widzenia
z punktu widzenia inflacji. Też mi się wydaje, znowu jak spojrzymy na nasze polskie podwórko, to wydaje mi się, ten problem wysokiej inflacji w tym momencie jest tak poważny, że mało jest tych kotwic, tak? To znaczy, proszę zobaczyć, że na przykład, nie wiem, od roku 95 do roku 2013 są takie bardzo ciekawe badania OECD, które pokazują, że w Polsce tempo wzrostu produktywności pracy było dużo, dużo szybsze niż tempo wzrostu realnej mediany wynagrodzeń. Uwaga, ta różnica między tempem wzrostu produktywności a tempem wzrostu mediany realnych wynagrodzeń, uwaga, była najwyższa we wszystkich krajach OECD od roku 95 do roku 2013, co było potężnie dezinflacyjne. Tak? Czy mi się wydaje, że problem w tym momencie trochę w Polsce jest taki, że mamy nałożenie tych cyklicznych, kryzysowych impulsów inflacyjnych na być może te bardziej strukturalne, które kiedyś działały, pomagały, które dzisiaj się odwróciły. To jest ten reversal, tak, o którym pisze Guthart chociażby a propos demografii. Tak więc jeśli ta deglobalizacja miałaby postępować, to oczywiście nie będzie to korzystne dla procesów inflacyjnych, w sensie będzie powodowało utrwalenie wysokiej inflacji, chociaż z drugiej strony świat nie jest homogeniczny, prawda? Przecież dzisiaj też mamy Japonię, mamy inne miejsca świata, gdzie ta inflacja nie jest aż takim problemem, prawda? W ogóle nie jest problemem i też jest bardzo starzejącym się, czy starym bardzo społeczeństwem. Bardzo starzejącym się, prawda, społeczeństwem, tak, i tam prawdopodobnie bankierzy centralni nadal w Europie wnosili toasty za inflację na początku 2016. Myślę, że w Japonii nadal wnoszą toasty za inflację, żeby wreszcie wróciła, prawda, inflacja do gospodarki Japonii. Co więcej, mamy też takie bardzo fundamentalne badania, które pokazują, że w ciągu ostatnich dekad, a może nawet dłuższego okresu czasu, mamy systematycznie malejącą naturalną równowagową stopę procentową, która by wskazywała na to, że ta inflacja jednak może będzie zmierzała gdzieś do jakichś tych niższych wartości. Tak jak mówił Mateusz, trudno cokolwiek przewidzieć. Te czynniki czasami, ja lubię taką metaforę, że my jako ekonomiści czasami też w naszych modelach posługujemy się takimi modelami, gdzie zakładamy, że czynniki reagują ze sobą trochę jak kulki na kule na stole bilardowym, prawda? Że reagują fizycznie. Te wektory możemy dodawać, a jest trochę tak, że tej nieliniowości jest bardzo dużo, że wiele z tych czynników reaguje chemicznie, nie fizycznie, w tym sensie, że nawet bardzo mała zmiana może spowodować dosyć istotną zmianę na rynku, tak więc ja też się zgadzam z tym, że tu możemy mieć dużo zwrotów, jeśli chodzi o politykę pieniężną. Myślę, że również w Polsce możemy mieć dużo zwrotów, jeśli chodzi o politykę pieniężną. A co jeśli właśnie ona utkwi tam na tych wyższych poziomach, w sensie jakby strukturalnie będzie wyższa inflacja? Co, w sensie co z tym zrobią banki centralne? Czy będą z tym walczyć, czy zmienią cele inflacyjne? Najgorszą moim zdaniem rzeczą, jaka mogłaby się zdarzyć, to jest podnoszenie celu inflacyjnego w sytuacji, kiedy jest wysoka inflacja. Absolutna zgoda. To byłoby destrukcyjne dla wiarygodności banku centralnego i byłoby destrukcyjne dla oczekiwań inflacyjnych. Co więcej, wprowadziłoby potężną niepewność, bo jak rynek by zobaczył i to społeczeństwa, że bank centralny raz zmienił cel inflacyjny, to znaczy, że może za 5 lat też zmieni cel inflacyjny, jak się zmienią okoliczności. Tak więc nie daj Boże nawet jakakolwiek dyskusja w tym momencie o zmianie celu inflacyjnego. To się robi dokładnie odwrotnie. Znaczy, w górę cel inflacyjny to można zmieniać, kiedy się walczy z deflacją, żeby pokazać, że się walczy poważnie. No, Japończycy właśnie to zrobili, prawda? Ale może nie do końca poważnie, ale zrobili. Ale warto chyba wspomnieć o tym pozytywnym aspekcie wysokich wzrostów cen i wysokich wzrostów płac. Znaczy do wysokich wzrostów płac w większości obecnych tutaj pewnie nie trzeba specjalnie przekonywać. Ale do inflacji bardziej już. Ale to, że mamy w gospodarce sektory, gdzie te wzrosty cen są bardzo, bardzo duże, to, że mamy obszary działalności, gdzie wzrosty płac są gigantyczne, a w innych wcale nie, jest pewnie potrzebne w świecie tak dużych zmian tego, jak funkcjonuje gospodarka polska, gospodarka światowa. Jeżeli naprawdę uważamy, że świat po 2022 będzie wyglądał inaczej, że produkować się będzie inne rzeczy w Polsce niż się produkowało kiedyś, tak? To potrzebujemy zachęt cenowych, żeby to się stało, żeby przyspieszyć ten proces, żeby nie cementować tej struktury gospodarki, która była wcześniej, ludzi na swoich poprzednich miejscach pracy, którzy w zasadzie już nie mają czego tam szukać, bo są lepsze
bardziej zyskowne i sensowne rzeczy do robienia w tym nowym świecie, prawda? A do tego potrzeba odpowiednio wysokich wzrostów płac. Dalej, klątwą w strefie euro w czasach wielkiego kryzysu gospodarczego była właśnie bardzo niska inflacja czy deflacja w Niemczech. To uniemożliwiało odzyskanie konkurencyjności przez niektóre kraje członkowskie wobec tych bardziej konkurencyjnych. Wewnętrzna dewaluacja była okropnie trudna, bo trudno się obniża płace, a teraz jest to całkiem proste. Tak? I nagle może się okazać, że no, przetasowanie, wyrównanie tych nierównowag, ustabilizowanie strefy euro, Europy jest prostsze. No, tylko przydałoby się, żeby ten proces nie trwał lata, tylko był krótkotrwały, przyspieszył zmiany strukturalne i żeby inflacja wróciła do celu z pomocą właściwej polityki gospodarczej. Czyli taki katarzys, który jakby otwiera nowe możliwości, powiedzmy. Panowie, chciałem was na koniec jeszcze pomęczyć trochę odnośnie waszych poglądów na rynek walutowy. I zacząłbym może od tej Japonii, bo już sami podrzuciliście temat, a to, co się w tym roku dzieje z kursem dolar-jena, no przykuwa uwagę wielu inwestorów. Mamy mocnego dolara, mamy rok bardzo dużego umocnienia dolara, ale właśnie jen jest po tej drugiej stronie. I jak sądzicie, nie pytam was o prognozy kursu dolar-jena, chyba że chcecie, to bardzo chętnie, ale jak sądzicie, czym może się skończyć to, co robią Japończycy, którzy kompletnie właśnie nie weszli w ten kurs trochę narzucony przez Fed? Ważniejsze będzie to, jak będzie wyglądał pivot, tak? Jak będzie wyglądał stan gospodarki amerykańskiej, skala spowolnienia i cofnięcie cyklu. Tak? To zdeterminuje siłę dolara, nie tylko wobec jena, ale wobec złotego również. Tak? I to może spowodować bardzo szybkie odwrócenie. Oczywiście, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, to nie będzie gładka, monotoniczna droga z powrotem, dlatego że no, czeka nas ten proces uczenia się także polityki pieniężnej. Patrząc na całą Azję, no, tam problem inflacyjny jest znacznie mniejszy. Tak? Znaczy to nie ulega wątpliwości, już to nie jest tylko Japonia, to jest większość krajów wschodniej Azji, gdzie z różnych powodów ten stan, czy to cyklu, całego cyklu gospodarczego, ale też na pewno inflacji jest zupełnie inny, co powoduje też pewne dysproporcje i zmiany kursowe i niejako wyrównuje światowo presje inflacyjne nieco. Ale myślę, że jednak kluczowe tutaj będzie to, co będzie robił Fed. To jest znacznie ważniejsze. A od strony ekonomicznej, Łukasz, czy ty masz takie przemyślenia, czym taka polityka może się skończyć? Bo to jest jednak pewien eksperyment. Jakby Japończycy byli w tej skali luzowania niekonwencjonalnego prekursorami i też w długości trwania przy tej polityce też są na tą skalę przynajmniej wielkości ich gospodarki i znaczenia banku centralnego, znaczenia rynków, no nie ma dla nich konkurencji. Ja bym powiedział znowu o takim trochę nieco filozoficznym metapoziomie, że mi się wydaje, że lekcja Japonii jest następująca. Znaczy ona pokazuje, że fundamentalnych, strukturalnych, też gdzieś tam problemów gospodarki po prostu nie da się zasypać pieniądzem. Tak? Znaczy jeśli gospodarka stoi przed strukturalnymi barierami wzrostu, demograficznymi, czy mówiąc wprost kulturowymi w przypadku Japonii, to nie da się tego rozwiązać prostym luzowaniem ilościowym, czy mówiąc bardzo kolokwialnie, zasypaniem gospodarki pieniądzem. I mi się wydaje, że to jest jakaś dla nas bardzo istotna lekcja. A propos kursu walutowego, też mi się wydaje, że my musimy pamiętać, zwracam do Polski, z Japonii do Polski, wydaje mi się, że musimy pamiętać, że znaczenie kursu walutowego dla procesów inflacyjnych w Polsce, też dla agregatów typu eksport-import jest dzisiaj naprawdę zupełnie inne niż, nie wiem, 15-20 lat temu. W tym sensie, znowu w uproszczeniu, że osłabienie kursu złotego jest naprawdę radykalnie mniej
proeksportowe niż jeszcze było jakiś czas temu, bo jesteśmy w globalnych łańcuchach podaży, etc., etc., a z drugiej strony no, ten kurs też jest istotny dla cen dóbr importowanych. To też jest dużo nieliniowości, to pokazuje, myślę, niedługo będzie, mam nadzieję, publikowany raport nowy NBP o mechanizmie transmisji monetarnej. Myślę, że tam warto zajrzeć. A nawet ten poprzedni i ostatni raport o mechanizmie transmisji monetarnej pokazywał, że tych nieliniowości jest dużo w tym sensie, że ten kurs, ten pasfru, który był niski od kursu do cen dóbr importowanych, on być może jest teraz wyższy niż był jeszcze jakiś czas temu. Tak, tak więc znowu ten kurs złoty dolar, złoty euro, my musimy pilnować, jeśli chodzi o wpływ na inflację. Co więcej, nawiązując już kończę do poprzedniego panelu, no my mamy potężne i będziemy mieli potężne potrzeby związane z modernizacją polskiego wojska, polskiej armii. No i za te rakiety będziemy płacili w dolarze, może w euro, tego nie wiem. Tak więc tym bardziej z tego też punktu widzenia powinniśmy dbać o no, zachowanie wartości przez złotego. No to właśnie ten sam wątek do ciebie, Mateusz. Pewnie jako ekonomista to było standardowe pytanie, prawda? Dolar złoty, euro złoty. Jaka jest twoja percepcja naszego kursu, nie wiem, w najbliższym roku? Tutaj chciałem się wyrazić wątpliwość, nie wiem, czy nie zgodzić, tak? Bo doświadczenia 2009 roku były bardzo ciekawe. I czy rzeczywiście aż tak się zmieniła sytuacja od tamtego czasu? Polska zupełnie inaczej reagowała na ogromne osłabienie złotego w tamtym czasie. Niekoniecznie dlatego, że eksport jakoś wzrósł, bo wiemy, co się działo też w Europie Zachodniej, ale przez wypychanie importu, substytucję, no, wielkość naszego kraju, zróżnicowanie produkcji powodowało, że to wszystko się da u nas produkować, prawda? Czy znacznie więcej się produkuje u nas niż Słowacja, Węgry i tak dalej, gdzie rzeczywiście osłabienie forinta było po prostu proinflacyjne i koniec. A w Polsce nie, to był stabilizujący czynnik dla koniunktury w 2009 roku. I czy już nie jest? To jest... Czy jest, ale dużo mniej. To są prace Hagemeyera, Łuziaka i inne, które bardzo pokazują, że ten wpływ proeksportowej dewaluacji i osłabienia złotego w okresie 2011-2019 jest dwa razy mniejszy niż w całym okresie 2000-2018. To jest oczywiście wynik pewnego modelu, ale znowu biorąc pod uwagę zaangażowanie polskich firm w łańcuchach produkcji podaży, pewnie tak jest. A tu nie chcę wchodzić w bardzo akademickie tony. Właśnie, no jakby została nam minuta, uprośćmy trochę. To są bardzo ciekawe wątki. Ale... Nie wiem, czy dla wszystkich do końca ja zrozumiałem, więc może tak, Mateusz, schodząc tak, wiesz... Znacznie bardziej obawiałbym się o los polskich obligacji niż o kurs złotego. A to nie będzie... To jest w ogromnym skrócie. Jakby wiele osób od razu pyta, to nie będzie powiązane? Oczywiście, że jest powiązane, ale z bardzo różnych powodów. Znaczy, po pierwsze, jakiś mechanizm stabilizujący makroekonomiczny. Może mniejszy, ale jednak. Po drugie, siła rażenia Narodowego Banku Polskiego, gdyby chciał jej użyć. Tak? Jednak 150 miliardów piechotą nie chodzi. Tak? A doświadczenia ze skuteczności interwencji tych, które były, pokazuje, że potrafi to zrobić. Po trzecie, wreszcie ta segmentacja i to jak wysokie są stopy procentowe dla tych, którzy próbują grać przeciwko złotemu. To jest kolejny czynnik. Tak? To mówimy o dwa razy wyższych stopach niemal czasami. I no to są czynniki, które złotego będą stabilizować, a jeżeli do tego dojdzie słabszy dolar w stosunku do euro, no to tradycyjnie to zawsze też wzmacniało złotego. Ale no, czy to znaczy, że wszystko będzie wspaniale i złoty będzie na zawsze mocny? Nie, oczywiście, że nie, ale ryzyko raczej jest większe po stronie obligacji. Panowie, dziękuję serdecznie. To była prawdziwa przyjemność gościć was tutaj. Łukasz Hart, profesor, były członek Rady Polityki Pieniężnej, dr Mateusz Szczurek, były minister finansów. Panowie, jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.